Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Castlevania Lords of Shadow 2. Słuchajcie, dołączył do nas ten pomocnik Zobeka. Jakiś porucznik jego. Troszeczkę nam tutaj, wiecie co, zaoferował pomocy, więc pewnie będziemy musieli z niej skorzystać. Pewnie nie obejdzie się bez tego. Ale wiecie co, zanim jeszcze tam sobie zajdziemy, gdzie on poszedł, ja jeszcze tu sobie sprawdzę co nieco, czy na tej mapce nie ma czegoś ciekawego. Bo być może jakiś sześcianik, który tak bacznie staram się obserwować i wypatrywać, chociaż pewnie już połowę i tak gdzieś tam nie znalazłem. No ale widzę, że tutaj też chyba nie za bardzo coś takiego jest. Więc chyba będziemy musieli jednak iść do niego. Dobra. Any more time. Dokładnie, dobrze. Czyli tak jak mówi nasz tutaj porucznik. Nie marnujmy tego czasu. Skupmy się na zadaniu dotarcia do tego antidotum w końcu, bo już troszeczkę trwa to. Restore power. No zobaczmy. Działa to? Chyba działa. Działa. Drzwi chyba się otworzyły. Pięknie, możemy lecieć dalej. Tylko teraz tak, tylko tak. Tu jeszcze to sobie pozbieram. Chyba tam nic nie było, wiecie co? W tamtym pomieszczeniu. Okej, dobra, są przeciwnicy. Tutaj są jakieś schody, ale niestety... O kurczę, jest sześcian, cholera. Jak się tam dostać? Spokojnie, poczekaj. Jak się tam dostać? Czy w ogóle mogę się stąd dostać? Nie za bardzo, wydaje mi się. Chyba za tymi kratami jest jakieś wejście, ale nie wiem. Tu nie widzę, żeby było jakieś nietoperki i raczej chyba nie ma. Dobra, zajmiemy się na razie nimi, wiecie co? On też walczy? Tak, walczy. Dobra, spokojnie. Przyda się. Pięknie, tego mam z głowy. I kolejni przyszli. Słuchajcie, tamci mieli pałki czy broń? Już teraz to nie wiem. Ale wydaje mi się, że tamten jeden miał broń. Chyba tak. Czyli w końcu też dostali swoją pukawki. Skurczybyk, no. Dawaj. Strzelałem, ale nie wiem co to jest. Jakaś plazma zielona. Okej, mamy cię. Granaty, cholera, granaty. Nie wierzę w to. Okej. Wszyscy poszli. Chyba wszyscy. W tej chwili mamy tutaj spokój, tylko teraz tak. No tam mogę z powrotem wrócić na górę, wiecie co? Tutaj jest jakieś źródło zasilania, które prawdopodobnie wyłączy te... O właśnie. Te węże elektryczne. I mamy dwie opcje. Albo możemy to puścić, albo okazać porucznikowi, aby potrzymał tą wtyczkę i przejść pewnie dalej. Tak, czyli widzę, że tutaj element współpracy zastosowano. No i dobrze, ale za chwileczkę. Ja jeszcze, kurczę, wiecie co, muszę sprawdzić. Aj, muszę sprawdzić, czy czasem nie było tam gdzieś jakichś nietoperzy, gdzie po prostu, wiecie, jakiegoś wejścia. Po tych rurach może? Nie wiem. Zobaczmy tutaj, bliżej, za tym. Nie no, tutaj by było zaraz widoczne, wiecie co? Miejsce, w którym możemy się czegoś chwycić, a nie za bardzo. Chyba takie miejsce jest. Tam chyba jest jakaś wyrwa, znaczy wyrwa, przejście w tej ścianie. Wydaje mi się, że z tamtej strony, po prostu można się tylko dostać do tego sześcianu, więc sobie daruję. No i jeszcze musimy jakoś sprowadzić tutaj tego rycerzyka, wiecie co? Tu chyba coś jest. Okej, chyba odetniemy te zasilanie. D
Dobra, dobra, spokojnie. To na ciebie ja czekam, a nie ty na mnie. Dobrze. Teraz tak. Kolejni tu są przeciwnicy. Kolejne zło do pokonania. Zaraz się tym zajmiemy. 3735. Ustawię sobie tylko na nietoperki, wiecie co? Troszeczkę efekt zaskoczenia. A, jeszcze ten duży się pojawił, cholera. No nie mogę, nie mogę. Dobrze, że mam jeszcze tego porucznika po swojej stronie, wiecie? Troszeczkę tam zawsze jakieś obrażenia od niego też oni dostaną. O kurcze! Co to za plazma była? Nieładnie, nieładnie. Dobra, ten duży mnie naprawdę wkurza. Ale szybko mu schodzi życie. Oczywiście jak walimy tym najmocniejszym uderzeniem naszym. Dobra, ten jest z głowy. Tu jeszcze kilku zostało. Mianowicie chyba nie, jeden mały, jeden duży. Wow, ładnie, ładnie kolego. Jeszcze na dodatek tą plazmą oberwałem. Weź, weź. Uwaga, chyba się szykuje do wybuchu. O, tamten oberwał, ale nic mu nie będzie, nic mu nie będzie. Ekstra, mamy cię. No dobrze. No dobrze, słuchajcie, mamy trochę tych punktów, w końcu może coś tu porozdajemy, nie? No, prawie 4000. No, w sumie to na jeden skill nam wystarczy, taki porządniejszy. Oj, tego to na pewno nie będę robił. Ale to już może być przydatne. Można go jeszcze polepszyć, ale to... też mogę kupić. Czemu nie? No i 155 zostało. Raczej nic z tym już nie zrobię. Jakieś tam drobne na bułki. Okej. Tu jest coś do wspinania się. I chyba tylko tędy mogę wejść, nie? Chyba tylko tędy. Dobra, lecimy. Aha, czyli znowu taka mała współpraca. Teraz on mnie pewnie złapie. Pięknie. No i fajnie. Przejście jest. Fajne te elementy nawet. I teraz, moi drodzy, tutaj. Tutaj coś też jest. Okej, okay, wejście z tej strony. No zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Zurbeck needs me. I have to go now. Dobra, czyli on już sobie poszedł. Zobek tam go chyba wezwał, nie wiem. Niech sobie idzie, teraz już sobie powinniśmy poradzić bez niego. Na górę, kolego. Tu jest przejście, tak? O! Jest ta mała fontanna, w której możemy poświęcić trochę krwi. Weź tam, zejdź, 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 zejdź. Dobrze, fajnie. No i dobra, mamy dwa już takie, słuchajcie. Mamy już takie dwa, mamy już takie dwa. Teraz by przydało się znaleźć tą drogę w końcu. Tak, przydałoby się tutaj znaleźć drogę. Strzałka, no tam mniej więcej nam pokazuje w którym kierunku, ale dokładnie na mapce nie jest to zaznaczone. Tu jest zejście, dobra, skorzystamy. O kurcze, słuchajcie, tam jest jeszcze ten, sześcian. Tu jest jeszcze sześcian, kurczę, stąd nie zeskoczę. Tu jest jeszcze jeden. Ha! Dobra.
Okej, słuchajcie, mam to. Na górze był jeszcze jeden, mogłem go wziąć w sumie. Ale niestety tego nie zrobiłem. Tu jest kolejny sześcian. Father! Mother is very frightened. Can you come with me? No! What's happening? Someone wants to hurt us. My son. My lord. Carmilla. This must be a dream. And if you were never to wake again, would it matter? I destroyed you a long time ago. But that wasn't you. All those years ago. I am yours now. Do with me what you will. Your weakness will be my strength. Bitch! You'll never leave here, my prince. Słuchajcie, tam się nie odzywałem troszeczkę, bo znowu, kurczę, coś mi tu z mikrofonem się stało. Ale dobra, na szczęście nagranie się nie spieprzyło całe, więc tam kawałek, chociaż i tak było troszeczkę scenek. Ale dobra, jesteśmy zatruci tą krwią Carmilli. No i lepiej, żebyśmy jak najmniej obrywali tych, znaczy, żebyśmy jak najmniej stracili życia, ponieważ jak zejdzie do zera, no to ona przejmie nad nami kontrolę całkowitą, więc musimy tu się pilnować i to bardzo. Może być ciekawie, słuchajcie, może być bardzo ciekawie. Wow, mnie ciachnął troszeczkę tam z tyłu. Dawaj go, kurczę. Kościo truby pamiętam jeszcze z jedynki, słuchajcie, oni... W jedynce było zrobione tak, że jak je pokonaliśmy, to rozlatywały się na kawałki. No i te kawałki trzeba było rozwalić. Tu zamieniają się w taką maź, wiecie, w tą krew całą. I też ją trzeba rozwalić, bo jeśli tego nie zrobimy szybko, no to zmienią się z powrotem w swoje formy. Więc radzę się ich pozbyć jak najszybciej.
Mary, patrzcie, jego żona. Nie wierzę. Mary. Gabriel. Are you real? Or just a dream too? I am here. What power is behind this? You're standing here as if 1,000 years had not passed since the last time I saw you alive. And our son, hidden deep inside you. I had to protect him from you, Gabriel. They knew. They told me what you were going to become. I had no choice. And did they tell you of your own death at my hands? Did they tell you what would happen to our child? Did they tell you that blood would fight against blood for all eternity? You were deceived, Marie. Tell me, is this God's reward for the devoted and the foolish? You are no fool, Gabriel. I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. I am, and will be, forever a thorn in his side. That is my vengeance. I know who you are. And I know you want this to be over. But this suffering had to happen. And it will come to an end soon, my love. I have been sent back to help you. You cannot help me. You're not here. You're not real. I am as real as the blood of that witch that is poisoning you as we speak. Oh, this castle and its inhabitants fear that you will leave this place forever. They will stop at nothing to keep you here. Your power keeps them alive. I know. This place has been my home for many centuries. Now, all I want to do is escape. I've seen our son here. This is no place for a boy. It's no place for you either, Gabriel. It never has been. It's time for you to go. It's time for you to return to us. To your family. Now you must drink my blood. It will help fight Carmilla's spell. Remember, I am always with you. No słuchajcie, słuchajcie. Widocznie rzeczywiście to była Mary, jego żona. Napiliśmy się jej krwi, wiecie co? Ma nam to pomóc walczyć z zaklęciem Carmilli. No zobaczymy. Widzę, że te drzwi muszą zostać otwarte, ale jest i ona. Kurczę. Będzie ciężko.
You're not going anywhere, my prince. No dobra, no dobra. Trzeba będzie się dostać do tych drzwi, nie? Nie wiem, widocznie. Widocznie lepiej nie dać się jej zobaczyć, wiecie co? O kurczę, a się nie spodziewałem tego. Zaraz, zaraz. Czym to poskutkuje? A no tak, czyli lepiej, wiecie co, unikać walki. Lepiej unikać tego, aby nas zobaczyła, ponieważ no widzicie, jak zejdzie nam to życie, dalej jesteśmy zatruci, więc nie do końca nas wyleczyła Mary. Jakoś tam pozwoliła, pomogła nam walczyć z jej zaklęciem, ale nie do końca jeszcze. Musimy natomiast unikać jak najwięcej walki, ponieważ jak zejdzie nam to do zera, kurczę, ależ oni atakują, to znowu przejmie nad nami kontrolę Carmilla i tyle będzie z tego. Więc spokojnie, kurczę, trochę mi zeszło tego życia już. Dawaj, 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 uciekaj. Nienawidzę ich, nienawidzę ich. To są znowu ci sami, którzy teleportują się za nas i wtedy atakują z wszystkiego, co mają najlepszego w zanadrzu. Dobrze, dobrze. Uciekaj. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Pięknie. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Ale ona wróciła. Ona wróciła. Są te drzwi. Chyba te znaki, które są tutaj na ziemi. Tak, one w jakiś sposób otwierają. W jakiś sposób otwierają te drzwi. Tylko że tych znaków chyba jest kilka. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Tu jest kolejny. Nie wiem, ile jest tych znaków. O kurczę. Czyli ona może też z powrotem wyłączyć to. A nie jest dobrze, nie jest dobrze. Będę musiał jakoś szybko to zrobić. Dobra, dwa mam. Jeszcze chyba zostały, nie wiem. Na pewno jeden przynajmniej. Chyba są cztery, bo tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Okej, okay, zaraz tu przybędzie, szybko, szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mam trzy, słuchajcie, mam trzy, mam nadzieję, że zdążę. Chyba nie, chyba wzięła i tamte. Kurczę, no, udało jej się, wiecie co, zniwelować ten mój znak. Będę musiał teraz czekać. Trzeba uważać, bo jak nas wykryje, to potrafi... Potrafi, wiecie, te regały zniszczyć. Znaczy zniszczyć, może nie tyle zniszczyć, co one po prostu się odsuną. Dobra, to jest chyba ostatni. Pięknie, udało się, kurczę, fajnie. Ekstra. Czyli ją mamy na razie z głowy. Wrota się otworzyły. Ona gdzieś zniknęła. I tutaj jest jeszcze jeden znak, który będzie można... który będzie można wypełnić naszą krwią. Zaraz to zrobię. On tam pewnie otworzy tamte przed nami drzwi. Tak jest, drzwi są otworzone. Coś się będzie chyba grubego szykować, wiecie co, ale... My będziemy chyba pomału kończyć, a jeszcze tylko się rozejrzę. Nie będę tam nawet wychodził, bo zaraz może jakaś scenka się włączyć. Rozejrzę się tutaj, czy czegoś nie ma. Widzę, że coś może tu być ukryte.
Żeby tylko nie okazało się, że to jest te przejście. Okej. Nie, chyba nie. Gdzie to prowadzi, co? Aha, z powrotem do środka. Coś tu musi być. Jest. Coś jest. Tak, kolejna ofiara. No. Trzy już są te bolce. Te... Nie bolce, tylko no jakby takie gwoździe, nie wiem. Okej, dobra. Kończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.